Na twarzach ponad 115 osób niepełnosprawnych zagościła radość i wspaniały uśmiech. Wszystko za sprawą powstałej w lutym tego roku Fundacji Kukuryku, która 7 grudnia zorganizowała mikołajki dla swoich podopiecznych. Na początku myśleliśmy dla 100 osób, ale zgłoszeń było więcej i nie mogliśmy odmówić, dlatego w sumie jest 115 osób, które otrzymają paczki, bardzo fajne paczki. Ciężką pracą fundacji udało się znaleźć wielu darczyńców i sponsorów, dzięki którym paczki były bardzo okazałe. Przysłowiowe 3 grosze dorzucił także powiat oświęcimski. Jak podkreśla wicestarosta Jarosław Jurzak, takie akcje zawsze znajdą wsparcie powiatu. Wszelkiego rodzaju tego typu imprezy ze strony starostwa zawsze znajdują wsparcie i tak jest w tym roku. Przy okazji Mikołaja, przy okazji zbliżających się świąt można dużo dobrego zrobić, a przede wszystkim można okazać serce, pomoc, wsparcie, czy też sprawić sporo radości tym osobom, które no zazwyczaj czy w trakcie swojego życia raczej mają ciężko. Cieszę się, że coś takiego powstało, że są tak wspaniali ludzie, którzy nie tylko myślą o sobie, ale przede wszystkim myślą o innych osobach, którym trzeba pomagać. Myślę, że przez ten fakt ludzie niepełnosprawni wyszli z domów, są coraz częściej widoczni w naszym środowisku, a są oni po to, żebyśmy my nie zapomnieli o tym, że nie pieniądze i nie stanowiska są ważne. Istotne jest to faktycznie, jak bardzo jesteśmy w stanie poprzez własną empatię dostrzec prawdziwe potrzeby w szeroko pojętym społeczeństwie. Fundacja, która działa niecały rok, ma na swoim koncie wiele ciekawych zajęć i warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Powstała z potrzeby, ponieważ sam jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku i uważam, że działania na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Kęty, w powiecie oświęcimskim są jak najbardziej potrzebne. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Organizujemy warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych, działania integracyjne pokazujące naszym mieszkańcom, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami jak osoby pełnosprawne. Podstawowymi celami fundacji są integracja, edukacja i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, osobom niepełnosprawnym oraz ubogim. Działania te prowadzą do włączenia ich w aktywne życie pełne radości, aby czuły się potrzebne i akceptowane.